Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maciek Kurak. Jestem kuratorem wystawy pokonkursowej 12 Biennale Grafiki Studenckiej. Wystawa, którą tutaj możecie Państwo oglądać, to zbiór prac, który został wybrany pokonkursowy. W tym roku gdzieś napłynęło ponad 1000 prac. Na wystawie znalazło się 46. Jury, na które składało się wiele osób, zarówno ze świata sztuki, myślę tu o instytucjach przede wszystkim, czyli dyrektorów muzeów, ale też stanowiło to gremium, składało się również z rektorów uczelni. Ten konkurs jest adresowany w ogóle do wszystkich studentów wszelkich uczelni, tak? Zarówno tych prywatnych, jak i państwowych. Wszystkich z Polski, więc z każdego ośrodka właściwie tu możemy znaleźć pewne prace. I adresowane jest właśnie dla studentów albo tuż osób, które skończyły studia z ostatnich 2 lat właściwie. To ze względu na to, że jest charakter biennale, więc objęcie jest jak gdyby 2 ostatnich lat osób, które też kończyły studia. To jeśli chodzi o takie informacje techniczne. Co do tej 12 edycji, no to dwie cechy najbardziej charakterystyczne, jeśli chodzi o biennale, to zmiana jak gdyby sposobu oceniania ze względów oczywiście tutaj na pandemię. Kwestia wyglądała w taki sposób, że to pierwsze spotkanie odbyło się w formie online'owej, co było też dosyć istotne, ponieważ rzutowało też jak gdyby na sposób patrzenia na pracę. A myślę tutaj przede wszystkim o pewnym takim aspekcie związanym z tłem pracy, bo każda osoba, która pracę wysyłała na konkurs, robiła też krótki opis, więc ta wymuszona jak gdyby przez pandemię sytuacja spowodowała również to, że te teksty do prac, które znajdowały się przy pracach, były bardziej jak gdyby ujawnione, tak? Bo one były wyświetlane i były czytane. To jest pierwsza zmiana, która właśnie wynikała z tej pandemii. Ten drugi etap już odbywał się stacjonarnie, tradycyjnie bym powiedział, czyli zebrało się jury i oceniło, wybrało nagrody z tych, które wcześniej, prac, które zakwalifikowały się na wystawę. Jeszcze jedna taka cecha charakterystyczna, która gdzieś tam się pojawiła w ostatnim czasie, to jest to, że od 11 Biennale mamy hasło przewodnie i w tym roku również tak było. W tym roku to hasło to jest przeciwciała. Pomysł na to hasło wiązało się też jak gdyby z zrobieniem właśnie wystawy, która nie jest tylko i wyłącznie pewnym zlepkiem jakichś takich sytuacji blisko ze sobą, w żaden sposób niepowiązanych. W tym roku jako organizatorzy też zadbaliśmy o to, żeby każdy właściwie osoba, która przystępowała do konkursu, miała już informację, jak brzmi to hasło i z czym ono się wiąże. Co było dosyć istotne, ponieważ właśnie tytułem tej wystawy jest to hasło. Hasło to brzmi przeciwciała w tym roku i wiąże się oczywiście bezpośrednio również z pandemią. Jest to termin zaczerpnięty z medycyny, ale co ciekawe właśnie, kiedy wrzucimy go w obszar sztuki, no to się okazuje, że nabiera zupełnie innego znaczenia, to znaczy się wydobywa przede wszystkim te aspekty, które łączymy ze sztuką, myśląc o niej w kontekście właśnie przeciwdziałania, w kontekście pewnego ścierania się pewnych postaw. Przede wszystkim też i z taką właśnie istotną cechą, mianowicie związaną z ujawnieniem pewnych rzeczy, tak? Czyli z tymi wszystkimi rzeczami, które możemy nazwać ogólnie rzecz biorąc jako kulturotwórcze, czyli takie, które może funkcjonują społecznie, ale często są niewidoczne. To było dosyć istotne, wydawało nam się dosyć też ważne w kontekście też jak gdyby samego myślenia o tym konkursie i później szerszego myślenia o grafice. Do tej grafiki jeszcze, do niej jeszcze nawiążę. Co do samego konkursu też nam zależało na tym, żeby właśnie jak najbardziej uciekać od takiej formy festiwalowej, a bardziej skupiać się jak gdyby na pewnych formach, które bezpośrednio dotyczą jakichś takich ingerencji właśnie w świat społeczny, ale też jak gdyby dotyczą trochę innej podstawy, jeśli chodzi o sposób myślenia, bo zależało nam na tym, żeby
zgromadzone prace były właśnie takimi elementami, które współtworzą pewne przeżycie, a mniej są takimi obiektami zamkniętymi, które stanowią pewną kwintesencję, tak? Czyli tutaj właściwie pojawia się takie pole rozważań, które charakterystyczne jest do zestawienia jak gdyby dwóch estetyk. Jednej tej tradycyjnej, kiedy mówimy o przedmiocie, który bezpośrednio łączy się właściwie z myśleniem o sztuce i o projektowaniu od czasów nowożytnych, a z drugiej strony mamy sytuację właśnie pojawienia się estetyki, która bardziej jest nastawiana na procesy twórcze, czyli na element właśnie związany z bardziej doświadczaniem niż z konkretnym przedmiotem. To spowodowało też, że zaczęliśmy właśnie zastanawiać się, jaką tutaj powinna wyglądać ta aranżacja, ale też jak powinien wyglądać cały konkurs. To jest oczywiście cały czas droga, więc wydaje mi się, że ta zmiana w takim podejściu ogólnym jest dosyć istotna i może w kolejnych edycjach jeszcze bardziej się ujawnić. Wspominam o tej grafice, ponieważ konkurs nazywa się Biennale Grafiki Studenckiej, ale tak naprawdę jakbyście Państwo prześledzili, jak wygląda struktura akademicka, jeśli chodzi o myślenie o grafice, to najczęściej, do niedawna przynajmniej, wyglądało to dwubiegunowo w postaci takiej, że mieliśmy komunikację wizualną, czyli pewną taką formę związaną bezpośrednio z wpisywaniem się w kontekst medialny za pomocą właśnie tych działań graficznych, czyli myślenia grafiką jako pewnym realizacją osadzoną konkretnie w kulturze, tak? Czyli mamy na przykład reklamę, która należy do komunikacji wizualnej, ale należy wziąć pod uwagę to, że ta reklama musi być oczywiście czytelna, więc mamy komunikat, który bezpośrednio wykorzysta wszelkie znamiona związane z kulturą po to, żeby przekaz był jak najbardziej właśnie czytelny. Z drugiej strony mamy całe pole, które do tej pory osadzone było przez tak zwaną grafikę warsztatową, która zrzeszała właściwie przede wszystkim skupiała się na różnych technikach, jakie do tej pory funkcjonowały, jeśli chodzi o rozpropagowywanie właśnie działań graficznych. Czyli myślę tu zarówno o tych klasycznych technikach jak linoryt, litografia, serigrafia od pewnego momentu, techniki metalowe. Ale to jak gdyby przy obecnej sytuacji, o której wspominałem, jeśli chodzi o myślenie o sztuce, okazywało się, że jest polem za bardzo wąskim, tak? To znaczy ten sposób podziału w akademiach powodował, że nieuwzględniany był cały potencjał związany z działaniami właśnie postartystycznymi, czyli wpisującymi się w ten kontekst estetyki procesów twórczych, czyli z tymi wszystkimi działaniami, które dotyczą na przykład ingerencji w przestrzeni miejskiej, które dotyczą działań właśnie związanych z ingerencją w nowe media. Tutaj oczywiście tych twórców można dosyć sporo wymienić, którzy używając grafiki właśnie wprowadzają pewne zmiany w sposobie patrzenia, ale też i wywołują jak gdyby nowy sposób konstruowania tego przekazu graficznego. Od jakiegoś czasu pojawia się mniej lub bardziej świadoma zmiana, która dotyczy tego, że zamiast tej grafiki warsztatowej mamy grafikę artystyczną i to już jest pojęcie, które jak gdyby bardziej obejmuje te wszystkie rzeczy związane z właśnie nie tylko z technicznymi rzeczami, czyli z tymi technologiami, które istniały do tej pory, ale obejmuje też wszelkie interwencje, wszelkie rzeczy wykonywane na przykład na płótnach, co też może się wydawać dosyć dziwne, gdzie jest ta granica pomiędzy poszczególnymi dziedzinami, takimi jak malarstwo, a grafika, ale to dotyczy jak gdyby ingerencji sam przekaz medialny, bo na tym też polega jak gdyby główna funkcja grafiki, czyli na rozpowszechnianiu i pewnych rzeczy za pomocą mediów, które na to pozwalają, czyli za pomocą przekazu medialnego. To tak w skrócie, jak gdyby, jeśli chodzi o samo usytuowanie tej wystawy. Może teraz, Witku, byś oprowadził po pracach i przejdziemy do omówienia kilku prac, które tutaj zostały nagrodzone. Praca pani Karoliny Turek pod tytułem Wszystko przemija oprócz przeszłości. Jest to wieloarkuszowa odbitka graficzna, która powstała w technice litografii. Sama praca, no jak widzimy, składa się z takich dwóch elementów. Mamy taki schematycznie uproszczony
kształt rzeki Kongo, która jakby płynie przez Kongo. I mamy jakby taką roślinność, która jest jakby wyjęta z atlasu przyrodniczego, bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie wyrysowaną. Jakby pomiędzy tymi dwoma wartościami buduje się napięcie tej pracy, bo w tej rzece takiej aż czerwonej, my znamy ten kolor czasami wody, jak ona potrafi od gliny się zabarwić, mamy przedrukowane fotografie właśnie przedstawiające brutalną, nieludzką kolonializację Konga. Artystka sobie tutaj pytanie, na ile to kolonialne doświadczenie jest obecne dzisiaj. Też wobec protestów, które się przetaczały teraz przez cały świat, która pokazuje, że jakby konsekwencje tego, i to też sugeruje nam tytuł, całego procesu są obecne nie tylko gdzieś tam w gospodarczym otoczeniu, ale jest to zapisane głęboko w kulturze. I dopiero niedawno przy protestach Black Lives Matter usunięto pomnik Leopolda II, który stał tuż obok Parlamentu Europejskiego. Jedną z pamiątek z Belgii, które się przywoziło, były takie czarne dłonie z czarnej czekolady, które odnosiło się do praktyki kolonializatorów ucinania dłoni za zbyt wolną pracę czy za kradzież jedzenia. Więc jakby ta praca, wiadomo, że ona ma takie warstwy odczytywania, w sensie, że w pewnym momencie najpierw budujemy sobie ten pejzaż cały, który jest oparty na tej, gdzieś tam powiedzmy, na tej warstwie naturalnej, czy budowaniu tej rzeki, wobec tego, co się dzieje w drugiej warstwie, która dotyczy bezpośrednio kultury. I, no, artystka tutaj bardzo podkreśla aktualność podziałów, które zostały wtedy zarysowane i które dalej funkcjonują. Cała praca też była eksponowana w ciemnym pomieszczeniu, więc aranżator wystawy zadecydował się o stworzeniu takiej apli, przez co my możemy tą pracę odbierać jako właśnie całość. Więc ta grafika, że tak powiem, też się przesuwa poza swój obszar. Ona funkcjonuje szerzej. Pracą, która dostała drugie miejsce, jest praca Wiktora Wiatera Wobec, i to jest praca, właściwie portret Franciszka Sarwiejskiego, polskiego grafika, rysownika, gdzieś tam inspirowana jego biografią, burzliwym życiem, pewną opozycją wobec rzeczywistości. I tutaj jurorzy dodatkowo bardzo podkreślali pewną precyzję techniczną, przechodzenia przeróżnych technik i sposobu druków w sposób praktycznie niezauważalny, głęboko związaną z praktyką autora, która jest widoczna właśnie w tych pracach. Tutaj mamy trzy grafiki z cyklu przygotowanego przez Natalię Żychlińską. Czy może ktoś jest z Bydgoszczy tutaj? O, to mamy jedną osobę z Bydgoszczy. Jest to jakby dokumentacja przy użyciu narzędzi graficznych takiego wielkiego bydgoskiego węzła wodnego. To jest bardzo skomplikowana, złożona architektoniczno-inżynieryjna konstrukcja, która służyła do transportu przemysłowego towarów, budowana w trakcie rewolucji przemysłowej. I jakby ona kosztowała jakieś tam horrendalne pieniądze. To była równowartość kilku wież Eiffla. W każdym razie autorka pokazuje kontekst polskich przemian ustrojowych w pejzażu miasta. To, w jaki sposób ten inżynieryjski projekt budowany na olbrzymiej ilości kilometrów. W sensie ona chodząc, spacerując po tych terenach, przemierzała naprawdę robiła długie spacery i szukała takich elementów, w których natura wdziera się w tą całą, że tak powiem, taką oświeceniową tkankę, gdzie te drewno, które przypływało do tego portu, się rozpływa, gdzie powiedzmy w tych barkach, które służyły do
do transportu jakichś tam kruszyw czy żwirów, czy jakichś różnych ciężkich materiałów, gdzie tam się pojawia roślinność, gdzie pojawiają się młode drzewa. I wobec tego kontekst stanowi polski postindustrialny pejzaż, związany zupełnie z wejściem innego systemu, związany też z degradacją i zupełnie innym sposobem myślenia. I ten cykl jest większy, on jest dużo szerszy, posiada kolejne prace, ale jakby tutaj na wystawę zostały wybrane właśnie te trzy. Tutaj jest jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Pierwsza jest to duża synteza, którą autorka zastosowała. Mianowicie tutaj mamy na każdej z tych prac mamy tylko cztery warstwy koloru. W sensie mamy, powiedzmy, błękit, mamy zieleń, mamy żółty, reszta jest drukowana z brązu i to jest koniec. Na to czarna warstwa. One wyglądają bardzo fotograficznie, a są robione bardzo syntetycznie. Nie ma tutaj większej ilości warstw. Dodatkowo autorka sama przygotowała farbę, która miała być chropowata, miała być wyglądać trochę staro, tak ażeby pokazać, jak to wygląda w tym momencie, jak to wygląda teraz. To jest dosyć przewrotny i ciekawy proces, w sensie, że używamy jakiegoś narzędzia farby olejnej, którą kiedyś jakby się wykorzystywało, jeżeli nie było pod ręką innej farby, do tego, ażeby oddać pewien klimat aktualnego, takiego stanu rozpadu, upadku, wizji wielkiego przemysłu. I to możemy zobaczyć w tym cyklu. Teraz może przejdziemy do kolejnej pracy. Pracy Marii Barańczyk, Natura produkcyjna. I jest to praca, która jest związana również z podróżą artystki do innego miejsca. W tym wypadku artystka odwiedziła Islandię i wskazała na taką relację pomiędzy bryloczkami, które były tworzone jako pamiątka z Islandii, które wynikają z takiego brutalnego, dziewiczego pejzażu funkcjonującego jako takie skały, które tworzą takie struktury. I chciała pokazać to przełożenie czegoś, co jest w jakiś sposób naturalne, na coś, co ma być dostępne dla każdego, ale jest masowo produkowane. Częściej zupełnie w innej części kraju, ażeby sprawić, że moment obserwowania tego będzie dla nas jeszcze bardziej autentyczny, że my przywieziemy z tego jakiś element, pamiątkę. A ta pamiątka właśnie schodzi z taśmy, przygotowana w zupełnie innym zakresie niż to, co możemy oglądać na żywo. I jest to też ciekawe przełożenie pomiędzy byciem, które potrzebuje uprawnienia w postaci jakiegoś przedmiotu, dowodu na to, że gdzieś byliśmy, że coś się wydarzyło. Na wystawie, jak widać, jest wiele prac, które funkcjonują przestrzennie i angażują przestrzeń grafiki, działając tak na styku grafiki i rzeźby. Przykładem na przykład będzie praca Antoniny Kłos, która prezentuje akty kobiece, które z daleka stają się, one są drukowane techniką linorytu, z daleka one stają się fotorealistyczne, bardzo, bardzo precyzyjne. Po podejściu bliżej widzimy, że one są drukowane warstwami wykorzystującymi tradycyjną technikę grafiki. Co więcej, jak my się zagłębimy w te warstwy, to odnajdziemy tatuaże, które autorka ma na sobie i możemy rozczytać z tego jej portrety. Mniej więcej w każdym z tych wizerunków jest ukryty tatuaż na ciele, tutaj, który jest zapisany. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. Jeżeli ktoś chce, to może poszukać reszty. Więc tutaj zachęcam do tego, żeby się z tym zapoznać. Ja robię taki subiektywny spacer. Jeszcze wskażę jedną pracę, która też dostała nagrodę
nagrodę od jury. Prace wyróżnione to już będziecie musieli rozpoznać sobie potem w dalszej części oglądania. Tutaj mamy pracę Michała Wolińskiego, który zrobił taką ekspresję dźwięków dwóch różnych. Jedna dotyczy pozytywki, druga dotyczy mechanizmu zegarowego. I tutaj autor zmienił jakby odczucia związane z tymi urządzeniami w takie formy graficzne. Może przejdziemy tutaj do prac. O, tutaj jest realizacja, która gdzieś uważam, że się fajnie wpisuje w cały cykl Przeciwciał. Praca Borysa Szatkowskiego Poza. W tej pracy autor użył narzędzi deweloperskich, które pozwoliły mu opuścić, że tak powiem, obszar, w którym wydarzała się gra komputerowa, gra wideo. I pozwolił sobie, że tak powiem, na wyjście spoza mapy, w której funkcjonuje, do której ograniczona jest gra, do której jest ograniczone pole gry. I to jest dosyć ciekawe w kontekście pandemii, gdy możemy, że tak powiem, wyjść poza mieszkanie, wyjść poza tą zamkniętą przestrzeń, zobaczyć, jak ona funkcjonuje. Tutaj jest też ciekawe takie białe pasy. To są zaprojektowane przez reżysera gry światło, takie snopy światła, które wpadają do środka pomieszczenia. I wiadomo, że tutaj postać pozostaje w tamtym miejscu, ograniczona tym systemem, ale gdzieś stara się wykraczać poza ten. Też jest cały cykl. Polecam, jeżeli tam można go gdzieś w internecie sobie się z nim zapoznać, to myślę, że to jest do zrobienia. W całych Biennalach Grafiki widzimy, że grafika ma bardzo różnorodne formy i one przechodzą właśnie od rzeczy bardziej malarskich, bardziej unikatowych, po rzeczy takie bardziej tradycyjne, czy wręcz po takie przedmioty jak książki. I bardzo ciekawą książką jest książka Martyny Pakuły, Mój inny, którą też sobie zachęcam, żeby zobaczyć. Ta książka jest takim bardzo poetyckim zapisem trwania czasu, związanym też z całym procesem wyszywania. I ta książka powstawała równolegle do pracy autorki w centrum, które szyło maseczki covidowe. Więc ona jest jednym z elementów dużo większej narracji, która zawiera w sobie marzycielskie, romantyczne projekty. I sama ta książka też poprzez użycie tkaniny, poprzez użycie zupełnie innych i niestandardowych materiałów, ona sytuuje nam tą pracę na granicy grafiki, na granicy obiektu, na granicy książki artystycznej, dodatkowo wpisując ją w szerszy kontekst. Jednocześnie będąc zapisem czasu, zapisem sytuacji, poprzez materiały użyte w tej pracy i sposób narracji jest bardzo, bardzo interesującą i bardzo interesującą realizacją. To jest nagroda, praca, która otrzymała nagrodę trzecią. Tutaj autorka Matylda Laskowska chciała opracować takiego byka w skali 1:1, żebyśmy mogli zobaczyć, jak takie zwierzę wygląda, jaka jest jego skala na żywo, żeby doświadczyć go w przestrzeni. Przy użyciu właśnie techniki linorytmiczej chciała pokazać strukturę, ciało, wybrała płótno specjalne, żeby to było prawie że namacalne. Pokazała go w kontekście polowań, które są częścią tradycji, powiedzmy też historycznej, związanej z tymi zwierzętami. I poprzez tą skalę jakby autorce chodziło o uzmysłowienie sobie naszej relacji do zwierząt, naszej relacji do cierpienia zwierząt. Te formy przypominające poduszki tych psów poprzez dodanie tych drutów uniemożliwiają, że tak powiem, taką sielski wypoczynek razem z tymi zwierzętami poprzez dodanie tych elementów
że tak powiem, rzeźbiarskich. W całej wystawie, tutaj bardzo ciekawie widać rolę aranżatora wystawy, bo bardzo łatwo jest zrobić tak, że jedna praca wchłania drugą pracę. Więc widzimy tutaj jak aranżator prace, które gdzieś mają wspólny mianownik ze sobą, tak jak ta praca z układami krwionośnymi, czy ta praca, która w jakiś sposób dotyka temperatury ludzkiego ciała po drugiej stronie, one nie są zderzone razem ze sobą, co mogłoby się wydawać w jakiś sposób naturalne, ale są do objęcia jednym, że tak powiem, rzutem oka na jedną i na drugą, pomagają nam wyłowić pewne tendencje z całego przeglądu, ale tworzą nam takie osie, które możemy sobie budować pomiędzy jednym a drugim projektem. I podobnie w tej sali, w której znajduje się dużo prac związanych z architekturą. Więc mamy wyróżnioną pracę związaną z gdańskimi falowcami. Tutaj widać, że poprzez jakości tego druku ta praca jest w pewien sposób mieniąca się. Ta matowość tej czerni, która jest tutaj użyta, jakby jest w stanie nam oddać w taki dosyć mocny, brutalny sposób charakter takiej mega, mega budowli. I poprzez bardzo, że tak powiem, środki graficzne, takie zredukowane, syntetyczne, sprawia, że ona tym bardziej, tym mocniej działa. I tutaj możemy też ją odnieść do innych, tam jest druga część tego cyklu i porównać sobie też z innymi pracami, które właśnie w tej sali, że tak powiem, zawierają te wątki architektoniczne. I praca Patrycji Jantkowiak, która, tytuł Odkryte, Zakryte, która odnosi się do odwijania bandaża tego, chyba każdy z nas kiedyś coś miał zabandażowane, tego jak powoli, że tak powiem, te ślady krwi na poszczególnych warstwach tkaniny się ujawniają, jak one się nakładają pomiędzy jedną a drugą warstwą. Ta praca bardzo podkreśla też taki dotykowy charakter grafiki. I, że tak powiem, wszystkie odbitki są zrealizowane z tej matrycy, którą mamy tutaj na środku, która jest przetrawiona, która jest tak mocno, agresywnie potraktowana przy użyciu kwasu, przy użyciu rzeczy związanych z tradycyjnymi technikami graficznymi. Jest wielokrotnie odbijana na tych strukturach. Ten fragment to jest już tam taki blady na końcu, jakby z tej matrycy i jest jeszcze kilku innych, zostały odbite te odbitki. Odbitki tutaj. Może teraz przejdziemy do ostatniego pomieszczenia. Gdzie mamy taką bardzo całościową pracę, która wchodzi w relację pomiędzy takim prawie panoramicznym pejzażem graficznym, w którym dużą rolę odgrywają te wydruki realizowane na pleksji, które są tak podświetlone, ażeby one przechodziły i gdzieś te szkice robione właśnie w tych miejscach, żeby one dodawały kolejną warstwę do pracy. Więc jakby w tym całym takim naszym krótkim spacerze jakby widać to, co jest istotne i co przy tworzeniu takiego konkursu i takiej ekspozycji ma bardzo dużą wartość. W sensie, że nie tworzymy tylko pokazu prac, które są, że tak powiem, gdzieś wyeksponowane, tylko kurator we współpracy z aranżatorem starają się stworzyć dla nich jak najlepsze możliwości, znaleźć pomiędzy nimi relacje, jak najpełniej stworzyć z nich obraz, który w najbardziej złożony i jak najbardziej zniuansowany sposób opowie historię o właśnie młodych graficzkach i grafikach, którzy realizują swoje prace, odpowiadając na bardzo różne tematy, w bardzo różny sposób, ale akcentując bardzo często, podsumowując to, co ich otacza, tą rzeczywistość w krytyczny sposób. To właściwie by było na tyle.